rozmowy w RMF FM. Witamy Roberta Mazurka i jego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, minister zdrowia Łukasz Szumowski, pan profesor Łukasz Szumowski. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to zacznijmy od tego, że trochę się to panu wszystko opóźniało, bo ja pamiętam, miało być 1 listopada, później 1 grudnia, 1 stycznia. Obiecywał pan, że już 1 stycznia to na pewno wejdzie ta infolinia, o której zaraz wspomnimy, a teraz się okazało, że działa od 1 lutego podobno. Działa, tak. Infolinia, jak ja to mówię, onkologiczna, rakowa, ale tylko w 2 województwach. To ma być taki pomysł, że jak ktoś, no nie daj Boże, zachoruje na raka, to pod numerem telefonu dostanie informacje, skierują go, powiedzą, gdzie ma iść, umówią mu pierwszą wizytę, tak? Tak, znaczy to jest niezwykle istotny problem dla ludzi, którzy dowiadują się, że mają problem nowotworowy, bo to jest szok, to jest tragedia, to jest szukanie pomocy, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Do tej pory odbijał się pacjent od wielu choćby rejestracji, które miały zalew telefonów. Panie ministrze, to posłuchajmy, jak to działa naprawdę. Nasz reporter wcielił się w rolę pacjenta i zadzwonił pod numer w infolinii rakowej. Posłuchajmy. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dostałem skierowanie do onkologa. Także na sam początek poproszę pana dane osobowe, dobrze? Karol Pawłowicki. A tak. Mógłby mi pan przedyktować ten REGON? On powinien znajdować się na pieczątce na skierowaniu. Jakby pan od razu tam sobie znalazł właśnie typ schorzenia. Będziemy pytać jeszcze parę podstawowych danych ze skierowania. No i tak na dobrą sprawę to już tyle. Przekierowujemy takie połączenie w pana przypadku, skoro jest pan z Kielc, to do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego właśnie w Kielcach i tam już zajmują się dalszym umawianiem wizyt i tym podobnie. No to po pierwsze szacun, bo trochę mnie mowę odebrało, bo działa. Okazuje się, że coś jednak działa. Ale dlaczego w takim razie nasz kolega musiał udawać, że jest z Kielc? Dlaczego tylko w 2 województwach, świętokrzyskie i dolnośląskie, taka infolinia i ten program działa? Po pierwsze jestem w szoku, bo pan redaktor Mazurek pochwalił ministra. Ja chwalę za to, co działa. Zaraz porozmawiam o tym, co nie działa. Natomiast dlaczego w 2? Oczywiście to jest definicja pilotażu, że musimy bardzo poważne zmiany w systemie działania ochrony zdrowia sprawdzić, zanim je wprowadzimy. No jeżeli wprowadzamy jako pilotaż, to część mówi, no nie powinno być pilotaży, bo to jest złe. A jeżeli wprowadzaliśmy sieć szpitali, to wszyscy mówili, a dlaczego nie było pilotażu? Ja jestem zawsze zdania, że należy takie poważne rzeczy sprawdzić, jak one działają i za chwilę będą kolejne 2 województwa. Tutaj jeśli za chwilę, no właśnie, za chwilę. No więc widzi pan, panie ministrze, pana obowiązuje teraz urzędowy optymizm, polityczny optymizm, bo pański zastępca powiedział, że 2 województwa, ale do końca roku. Pan nam mówił w grudniu, że do końca roku 2019 chciałby, żeby wszystkie województwa weszły w ten program. Chciałbym, natomiast na pewno kolejne 2 województwa, jeżeli nie 3, to w tej chwili nad tym dyskutujemy, będziemy starali się dołączyć w przeciągu 3-4 miesięcy. Które to województwa? No, teraz nie powiem, które, dlatego że ale trwają... Ale będziecie rzucali kostką i sprawdzali, może trwają analizy świadczeń i zdolności województwa do włączenia się do sieci. Prawdopodobnie przymierzamy się do podlaskiego, do pomorskiego, może do kujawsko-pomorskiego. No trudno powiedzieć w tej chwili, bo analizujemy wszystkie województwa pod względem tego, czy mogą uczestniczyć. Jeżeli to działa, nawet w ograniczonym stopniu, to znaczy, że przynajmniej człowiek może się dodzwonić na infolinię, to jest w tym całym naszym, ja nie chcę mówić, nie chcę używać słów, a zresztą powiem, w tym całym syfie to jest jakieś niewiarygodne, jakiś przewrót kopernikański w tym całym syfie. No bo przecież prawda jest taka, że jak człowiek trafia na SOR, to spędza tam 20 godzin. Jak człowiek chce się umówić do... Zależy na który SOR. No tak, są czasami takie, nawet są więcej. Dobre. Nie, są takie, które działają z triażem. Nie wiem, co to jest, panie minister. Triaż, ale mam wrażenie, dzielenie że... pacjentów na bardzo chorych i na tych, którzy mogą sobie jeszcze poczekać troszkę dłużej. Nie, panie ministrze, przecież pan doskonale wie, w jakim stanie pan zastał resort. Zresztą myślę, że i w takim samym pan go zostawi niestety. Natomiast ten jeden program ma szansę działać. Dlaczego? Nie ten jeden. No dobrze, a jaki jeszcze? No trombektomia, która działa, gdzie są przyjmowani już pacjenci z udarem na ostro. No to jest dla nich ratunek i dobrze, już to działa. A dlaczego jest infolinia NFZ-u, prawda? Tak. Infolinia NFZ-u numer 800 190 590 i teraz To jest infolinia, która działa nie całą dobę. W tej chwili działa od 8 do 16. Trwa przetarg na obsługę całego kraju w zakresie informacji i za 3 miesiące od 8 do 16, proszę Państwa, mogą Państwo zadzwonić pod infolinię NFZ. Tu ja powtórzę numer 800 190 590. I czego się też nasz słuchacz może pod tym numerem dowiedzieć? No choćby takich podstawowych rzeczy, gdzie jest jego najbliższa nocna świąteczna pomoc lekarska, gdzie najszybciej... Za dnia mu mówimy, kiedy jest nocna pomoc lekarska, bo jakby w nocy zachorował, to przecież nie zadzwoni. Tak jak powiedziałem, za 3 miesiące powinniśmy już mieć ogólnopolski, całodobową infolinię, gdzie o 1:30 w nocy, jak się obudzimy z bólem głowy potężnym, to możemy się dowiedzieć, gdzie pójść. Po drugie... Często są ogromne różnice w dostępie do świadczeń kolejek. I pacjent może się dowiedzieć najszybciej, może mieć zmieniony staw biodrowy. Dowiem się na przykład pod tym numerem, gdzie mogę sobie zoperować staw biodrowy? Tak, najszybciej. Zaraz, no to jak ja mieszkam w Wodzisławiu Śląskim, to mogę jechać do Stargardu. Załóżmy, że mam ochotę. Oczywiście, że tak. I mnie tam przyjmą, powiedzą, nie ma problemu, że pan jest z Wodzisławia. Tak. No, ostatnio objeżdżając szpitale, w tym powiatowe szpitale, które czasami mają bardzo dobre zespoły operujące, pytałem o akurat wymianę stawu biodrowego i otrzymałem informację, w wielu miejscach, jaki jest czas oczekiwania, tyle ile przygotowania do operacji. To jest znakomite zobowiązanie. My będziemy to sprawdzać. Oczywiście. Następnym razem, jak pan tu przyjdzie, to obiecuję panu, że sprawdzimy, jak będzie działała infolinia NFZ. No to dobrze, zobaczymy. Panie ministrze, dzisiaj usłyszeliśmy właśnie, że ma się odbyć spotkanie w sprawie psychiatrii. Są w zasadzie 2 tematy. Jeden został wywołany niejako, tak, przez zabójcę prezydenta Adamowicza. Okazuje się, że ten człowiek miał jakieś zaburzenia jeszcze w więzieniu. No i wychodzi i nikt o to nie dba. Czy ten człowiek może chodzić, czy on jest niebezpieczny. Jak chcecie to zmienić? Nawet czy każdy opuszczający więzienie będzie diagnozowany psychiatrycznie? Nie każdy oczywiście, bo to ilość osób, które mają zaburzenia psychiczne, które są w więzieniu, nie jest taka wcale duża. Paradoksalnie stosunkowo może być nawet mniejsza niż populacji całej Polski. Natomiast mamy lukę prawną. Mamy to jakby pokazało, że... I to chcecie zmienić. I to chcemy zmienić, ale ponieważ pacjent, który w czasie pobytu w więzieniu zaczyna mieć problemy psychiczne, a wiemy, że jest agresywny, wiemy, że ma duże i wysokie ryzyko popełnienia przestępstwa z agresją, no w tej chwili nie możemy mu nakazać opieki psychiatrycznej. A teraz będziecie mogli. A teraz chcielibyśmy, żeby miał skierowanie do sądu, czy wniosek do sądu przez dyrektora zakładu. Bo w tej chwili jest taka sytuacja. Wychodzi taki człowiek i dopóki nie zacznie być agresywny, to nic nie można zrobić. Wie pan dobrze, panie ministrze, że psychiatria przeżywa zapaść z 2 powodów. Nakładów na psychiatrię, to znaczy te szpitale wyglądają dramatycznie źle, a po drugie brakuje lekarzy. Ja czytałem jakieś w ogóle nieprawdopodobne historie o tym, że oferuje się psychiatrom całkiem godziwe pieniądze, a ich po prostu nie ma. Oczywiście, to prawda, ponieważ przez 10 ostatnich lat nakłady na psychiatrię nie wzrastały w ogóle. A teraz wzrastają? No, w 2014 mieliśmy, tutaj przeczytam, żeby być wiarygodnym, 2,3 miliarda złotych przeznaczonych na opiekę psychiatryczną. W 2018 mamy 2,9 miliarda złotych. W ciągu 5 lat ledwo o poziom inflacji mniej więcej. No ale ja mówię, że zaczęły wzrastać w tym roku i w zeszłym. 6% zwiększyliśmy psychiatrię dziecięcą, 4% psychiatrię. O psychiatrii, to są duże bo to jest poważna wzrosty. Sprawa. O psychiatrii, bo to poważna sprawa. O kolejkach do specjalistów, bo pan minister złożył zobowiązania i będziemy tego pilnować, to obiecuję. Oraz o tym, czy zalegalizować marihuanę, bo dzisiaj dzień Boba Manleya. O tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia dziękujemy. Ucieszył się pan z Bobem Marleyem, bo pan jest gitarzystą, ale chyba nie reggae. Nie reggae. To zacznijmy od tego. Dlaczego nie zalegalizować marihuany? Ale w jaki sposób? W taki normalny, ustawowy. Żeby można było po prostu używać marihuany jako używki. Jak ktoś ma ochotę, ja przyznam się, ja wiem, że nikt mi nie uwierzy, ale ja nie paliłem marihuany, bo ja nienawidzę palenia czegokolwiek. Czy dane medyczne pokazują niestety, że marihuana jest używką, która po pierwsze prowadzi do uzależnień, a po drugie zwiększa użycie pozostałych narkotyków i to są raporty rządów, a nie NGO-sów przeciwnych. Ale palenie papierosów powoduje raka. Ale nie po prostu papierosów poduje raka. A jednak nie proponujecie delegalizacji fajek. Tylko że papierosy czy alkohol również szkodliwy jest obecny w naszej kulturze. Alkohol też szkodzi? No, też jest szkodliwy, owszem. Jest obecny w kulturze europejskiej od wiek wieków. Mamy kolejne używki, które wchodzą. Jest w kulturze jamajskiej. Być może na Jamajce jest zalegalizowana. Nie wiem tego. W Polsce nie było dostępu do takich środków odurzających, do narkotyków. No i mam nadzieję, że nie będzie, bo przykłady krajów, gdzie została zalegalizowana, wyraźnie pokazują, że problem z uzależnieniami rośnie. A panie profesorze, a pan nigdy w życiu nie próbował tych używek? Ja prywatnie paliłem, oczywiście. Co pan palił prywatnie? Papierosy paliłem, paczkę dziennie. O mój Boże. I na szczęście, częściowo dzięki ustawie zakazującej palenia w miejscach publicznych, przestałem, bo jak się okazało, że muszę stać na mrozie gdzieś, próbując zapalić papierosa. A mróz panu szkodzi. To stwierdziłem, że chłopie, co ty robisz? Trzęsą ci się ręce, bo nie możesz trafić papierosem do ust. A marihuanę pan palił? Raz w życiu spróbowałem, fatalny. To się skończyło i nigdy więcej. Nie, naprawdę raz w życiu? Naprawdę. A jak zaraz zadzwonią koledzy, powiedzieli: Łukasz, co ty gadasz? Paliliśmy z tobą. Ja po prostu nie nadaję się chyba do takich rzeczy. Ja chyba zbyt mocno reaguję na szczęście. W związku z tym... No dobra, przyjmijmy, weźmy to za dobrą monetę pańskie zapewnienia, że pan nie palił tej marihuany, zostawmy więc i nie chce pan jej legalizacji. Nie. Parę osób pewnie jest rozczarowanych. Natomiast ja wrócę do poważniejszych, to też jest poważne, ale do poważniejszych spraw, do psychiatrii. Ponieważ jako człowiek, który ja trochę wiem, wychowałem się jako dziecko psychologów, wychowałem się na terenie szpitala psychiatrycznego. Ja wiem, jak ten szpital wyglądał w latach 80., jak wyglądał w latach 90. i jak wygląda teraz. Mam wrażenie, że naprawdę nie jest nic lepiej, by nie powiedzieć, że jest gorzej. To po prostu obraz nędzy i rozpaczy. A to i tak jest nie najgorszy szpital, naprawdę. Psychiatria przez 10 lat w ogóle była zapomniana. Chyba przez... To nie przez 10, mam wrażenie. No albo dłużej. Nadal mieliśmy system, gdzie pierwszym kontaktem choćby dziecka z psychiatrią było szpital. Pierwszy program zdrowia psychicznego w ogóle nie wypalił. W 2017 roku przyjęliśmy Narodowy Program Zdrowia Psychicznego, który zakłada konkretne działania. I to są bardzo określone działania. Choćby zmiana psychiatrii dorosłych na psychiatrię środowiskową. Co to znaczy psychiatria środowiskowa? To, żeby przenieść leczenie pacjenta bliżej miejsca zamieszkania, żeby aktywizować pacjentów. Żeby nie było tak jak właśnie taki dużych wojewódzkich szpitali, gniazdem, żeby w ogóle już się nie zdarzał. Mhm. I już ruszyliśmy z tym programem. W tej chwili 40 milionów jest przeznaczone na... 40 milionów, panie ministrze. Na pilotaż wprowadzania. Zresztą z bardzo... 40 milionów to są drobne, które mi się w kieszeni nie zgadzają. No, jak myślę o psychiatrii, bo ja mam troszkę mniej w kieszeni. No dobrze. Ale, wie pan, o czym mówię. Ale, to jest akurat pilotaż w dosyć dużej części... opieki. 40 milionów to są pieniądze, jakie niektórzy domy stawiają za takie pieniądze. Ale ja nie mówię, że myśmy zwiększyli narodowy nakłady o 40 milionów, bo zwiększyliśmy nakłady na psychiatrię o kilkaset milionów w sumie. Dobrze. Natomiast jeżeli nie zmienimy stylu i sposobu działania, to nie będziemy mieli reakcji. Wie pan, jeszcze jedna sprawa, o której mówiliśmy. Pan powiedział, że każdy, kto miał zaburzenia psychiatryczne, psychiczne, psychologiczne, nie wiem jak to nazwać, żeby być... Zaburzenia psychiczne. Dobrze. Zaburzenie psychiczne w więzieniu. Będzie później diagnozowany przed wyjściem, tak? Każdy, kto miał zaburzenia psychiczne. Procedura wyglądać powinna zgodnie z naszą wizją, a dzisiaj mamy spotkanie z ekspertami delegowanymi przez wszystkie kluby parlamentarne, co jest niezwykłym też wydarzeniem, bo jest praca właściwie ponad podziałami politycznymi nad dobrą cieszymy się, rzeczą. Że to jest ponad podziałami. Dobrze, to co wy chcecie? Co chcecie? Chcielibyśmy, że jeżeli pacjent ma ryzyko agresywnych działań i ma zdiagnozowaną chorobę czy zaburzenia psychiczne w trakcie odbywania kary, mógł być przez dyrektora zakładu skierowany do sądu opiekuńczego, aby sąd nakazał diagnostykę i ewentualnie leczenie. Tego nie może być, a to nie dzieje się już teraz? Nie, właśnie o to chodzi, że się nie dzieje. Co jest tym złego, że dyrektor szpitala mówi, żeby się sąd zajął takim dżentelmenem, bo ten dżentelmen stwarza... No właśnie, nic złego. Dlatego my nie chcemy, żeby więziennictwo, czy policja, czy prokuratura wsadzała do psychuszki, bo to jest... Nie, to właśnie takie... jedną rzecz jeszcze powiedzmy, bo strasznie mnie martwi to, że może powstać takie wrażenie, że chorzy psychicznie są z zasady niebezpieczni. Broń Boże, oni... nie. To nie są niebezpieczni. Nie są niebezpieczni, natomiast zdarzają się pacjenci i zdarzają się chorzy, którzy mają zachowania agresywne i ci powinni być leczeni dla swojego dobra i dla dobra otoczenia. W tej chwili dopiero jak byli bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia dla innych, to mogli być przez sąd kierowani na leczenie. To nie wchodząc w szczegóły, no, wie pan, właśnie... Widzieliśmy w telewizji pewną panią Elżbietę, zostawmy nazwisko, która jest specjalistką, terapeutką w Ośrodku Badania Uzależnień w Instytucie w Warszawie, no, która to pani sama sprawia wrażenie, powiedziałbym, osoby mało stabilnej. No i ja po prostu nie ufam takim specjalistom. Jak mnie pan zapewni, że ludzie, którzy przebywają w więzieniu, mają zdiagnozowane problemy psychiczne, trafią w ręce pod opiekę prawdziwych specjalistów, a nie takich, wobec których należałoby powiedzieć medycy kuraty ipsum, lekarze trafiają pod opiekę po pierwsze biegłych psychiatrów sądowych, którzy decydują, czy potrzebują leczenia, czy nie, a po drugie do oddziałów psychiatrii sądowej. To są troszkę inne oddziały. Ale ta pani jest, przepraszam, kierowniczką poradni w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. A jednocześnie widzieliśmy zdjęcia spod TVP Info, gdzie zachowywała się, powiedziałbym, niestandardowo. No, trudno mi za jedną panią mówić, natomiast ja odwiedzałem akurat zakład i klinikę psychiatrii sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, którą kieruje profesor Heitzman. Jest to wyjątkowo dobra jednostka. Warto tam się udać i zobaczyć, jak to wygląda. Chce mnie pan tam Nie, bo to jest przykład szpitala psychiatrycznego i to tego bardzo poważnego, który już nie wygląda tak, jak kiedyś te szpitale za dawnych lat, naprawdę. No dobrze, to ja się cieszę, że takie szpitale są i rozumiem, że mam panu wierzyć, że zachowania jednej pani to są zachowania jednej pani, a pozostali terapeuci to całkiem wiarygodni. Ja psychiatrom wierzę, miałem do czynienia bardzo często z psychiatrami, bo zaburzeniom rytmu towarzyszą zaburzenia lękowe najczęściej. Moi rodzice są psychologami i współpracowałem z psychiatrami. Zupełnie nie są jak z dowcipów Woody Allena. Nie, są normalni. No właśnie. Ale jak im opowiadałem dowcipy o psychiatrach, to się nie śmiali. Nie wiem, bo ja to lubię dowcipy o kardiologach. Tak? Zna pan jakiś? No akurat o kardiologach nie będę przytaczał. To bardzo ciekawe. Jeszcze jedną sprawę chcę powiedzieć, bo ja panu... Znam jeden. Urodziło się bliźnięta kardiologowi. Jednego nazwał Jan, a drugiego grupa kontrolna. Dlaczego, przepraszam? Bo bardzo często robią różne badania porównawcze i mają grupy kontrolne. To jest hermetyczny dowcip. To jest bardzo hermetyczny dowcip, ale rozmawiam. Słuchajcie, drodzy państwo, państwo to widzą. Minister sobie opowiedział dowcip, minister sam się z niego zaśmiał. To jest bardzo zabawny dowcip. Jak będę miał wolną chwilę, to się pójdę wyśmiać. Dobrze. A teraz chcę jeszcze o jedną rzecz spytać, bardzo poważną, naprawdę, bo obiecałem panu, że tego nie odpuszczę i nie odpuszczę. 15 czerwca mówił pan, że znacząco zmniejszą się kolejki do lekarzy co najmniej 3 specjalności. Do kardiologów, neurologów i endokrynologów. One się zmniejszą do połowy 2019 roku. Podtrzymuje pan to zobowiązanie? No oczywiście, że podtrzymuję i nadal mam nadzieję, że się zmniejszą. Działamy już od jesieni w tym zakresie. Wprowadziliśmy mechanizmy, które promują przyspieszenie pracy i skracanie kolejek. No mam nadzieję, że... A ja słyszałem od jednego z ministrów, że mnóstwo pieniędzy zostało w to wlane i efektów jeszcze nie widać. No, na efekty czekamy. Dopiero 3 miesiące te pieniądze były wlewane. No nie oczekujmy, że po jednym tygodniu czy miesiącu nagle system ruszy z kopyta i zmieni swoje funkcjonowanie. Dobrze, czyli pan nadal obiecuje naszym słuchaczom, że do połowy tego roku kolejki się zmniejszą. Do tych 3 specjalności. Nie żądamy od pana wszystkiego. Jeżeli popatrzymy na takie rzeczy, które zaczęliśmy trochę wcześniej, czyli zaćma, MRI, czyli rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa, to są niezwykle istotne rzeczy, choćby dla onkologii. To wiem. Zmniejszyły się kolejki i to czasami wręcz o połowę. W związku z tym na CIT-owe badanie rezonansu czy tomografii prawie o 50% spadł okres oczekiwania, w złysku z tym... Na CIT to powinno być bez oczekiwania. nigdzie na świecie nie jest całkowicie bez oczekiwania, natomiast jeżeli mamy 14 dni oczekiwania, to myślę, że to jest w miarę akceptowalny okres. Pod warunkiem, że się nie ma raka, ale to bo wtedy żaden okres nie jest akceptowalny, ale dobrze. Psychicznie oczywiście na pewno, natomiast z punktu widzenia jakby medycznego do 14 dni nie jest takim dramatem. Ja tylko chciałem usłyszeć, że wszystko idzie ku dobremu i ja, mam nadzieję, nie żebym ja panu wierzył, ale obiecuję panu, że będę sprawdzał. Bardzo dobrze. Nie, w mowie nienawiści mówimy stop, ale sprawdzać wasze obietnice będę. Oczywiście. Bo trzeba. No to jeszcze, to właściwie tylko jedna sprawa. Czy dzwoniła do pana ostatnio pani ambasador Mosbacher? Bo ona lubi dzwonić do ministrów, jak ma sprawy. Nie. Pani ambasador do mnie nie dzwoniła. Ja miałem okazję akurat się kiedyś spotkać z panią ambasador. Odebrał pani instrukcję? W operze miałem okazję przywitać się z panią ambasador. To tyle. Ale pytam poważnie, bo pani ambasador interweniowała w sprawie listy leków refundowanych. No, pani ambasador pisze listy do różnych na pewno osób. A do pana często pisze? Nie, akurat nie. A oprócz tego jednego pisała jakieś inne? Nie przypominam sobie, żeby cokolwiek innego pisała. Zresztą takich listów od różnych osób, nie tylko od pani ambasador, jest multum. No trudno, żebyśmy reagowali na wszystkie. No nie, ale pani ambasador stała się znana z tego typu zachowań, dlatego pytam o zachowania pani ambasador. Nie wiem, kto jeszcze do pana pisze, więc a może pan powie. Dużo ludzi, ale pani ambasador również napisała ten list, który już w mediach funkcjonuje. Natomiast trudno, żebyśmy reagowali na jakieś takie... interwencje. Panie ministrze, dlaczego musiał odejść wiceminister Marcin Czech? Pan minister Czech trafił do szpitala z utratą przytomności i złożył rezygnację na ręce pana premiera z powodów zdrowotnych. Jest na zwolnieniu nadal. Naprawdę miał poważne problemy zdrowotne. Mówiąc też wprost, trochę go wykończył ostatni okres, gdzie miał 3000 decyzji refundacyjnych, gdzie doprowadził nieprawdopodobnie ważne rzeczy jak politykę lekową do końca. Pierwszy raz mamy politykę lekową w Polsce. Panie ministrze, akurat słyszymy, czytamy w gazetach o tym, że to wywołało... w Gazecie Wyborczej. No, że to wywołało mnóstwo kontrowersji. Polityka lekowa czy refundacje? Refundacje. A czy to rozumiem, że część mediów chciałaby, żeby nie było tych refundacji, żeby pacjenci nie mieli? Chciałaby na przykład, żeby te refundacje były większe. Ja dam żeby jeszcze większe były. No dobrze, ale zaraz, sekundę. No bo jeżeli jest taki lek, który się nazywa Gilenia, który jest lekiem na stwardnienie rozsiane i on przez jakiś czas tam miał cenę gwarantowaną jako nówka sztuka, ochrona patentowa i tak dalej. Ten lek po tym czasie powinien zostać, jego cena powinna zostać obniżona, powinny zostać wprowadzane tak zwane leki generyczne. Dobrze kojarzę, prawda? Czyli tak, jeżeli są. W cudzysłowie ogromnym podróbki. Czyli ten sam... Nie, podróbki to bardzo złe słowo, bo się pejoratywnie kojarzy. Dobra, to złe. Negatywnie. Dobrze, ten sam lek, tylko... Ten sam producenta innego, ten sam producent. Kończy się ochrona patentowa, każdy może produkować. Tak jest właśnie z aspiryną. Jest aspiryna bajerowska, jest polopiryna, enkopiryna i w ogóle piryny. I wszystko to samo, tak? Tak. No więc nie trzeba płacić miliardów za... Tak. Jeżeli taki lek jest, ale są takie sytuacje, czego nie do końca ustawodawca przewidział, że kończy się ochrona patentowa i nie ma generyku. Ale nie ma generyku na Gilenie? Znaczy akurat w tym przykładzie nie wiem, ale na przykład są takie leki jak Dabigatran czy Rivaroxaban, gdzie dokładnie taka sytuacja zaistniała, że nie ma generyku. Nikt nie produkuje. Trzeba się godzić na cenę. Znaczy możemy nie dać pacjentom leku refundowanego. Ale może trzeba lepiej negocjować. Wydaje mi się, że patrząc na protokoły Komisji Ekonomicznej, to wszystkie firmy do tej pory płaczą, że zbyt ostro negocjujemy. No dobrze, jest szczepionka. Jakbym był firmą farmaceutyczną, to zatrudniałbym nawet płaczki. Groźby takie, że firmy wyprowadzą w ogóle produkcję z Polski, że nie będą tej inwestować. Waxigrip, szczepionka przeciwko grypie. Wszystko świetnie. Jest 2 razy droższe niż rok wcześniej. Hello. Też są kwestie ceny dystrybutorów, ceny producentów. No ale to wy się na to godzicie. No ale godzimy się. Są też inne szczepionki na grypę, które mogą być tańsze odpowiedniki. Nie zawsze pozostawiamy cenę pewnego leku, jeżeli są odpowiedniki na tym poziomie. No mamy przykłady, gdzie mamy leki bardzo drogie, czasami one drożeją, ale inne tanieją. Mhm. Czyli dymisja pana wiceministra Czecha nie ma nic wspólnego z tym, że pojawiły się wobec niego zarzuty, że jest, no, że nadmiernie sprzyja koncernom farmaceutycznym. To jest jeden z największych absurdów, jakie ja znam, bo akurat pan minister Czech doprowadził do spadku ceny regularnie przy każdych negocjacjach wszystkich produktów, które mieliśmy. Wprowadziliśmy do programów terapeutycznych, choćby w onkologii, kolejnych 6 produktów z 47. Dobra. To są naprawdę gigantyczna praca, bardzo dobra. No niestety zdrowie mu nie pozwoliło kontynuować tego. Dobrze, panie ministrze, czas pański mój już minął. Ja już mam potąd tych wszystkich leków. Bardzo serdecznie panu dziękuję, chyba że pan się jeszcze chce czymś pochwalić, bo pan mówił, że pan trenuje boks i będzie chciał mi o tym opowiedzieć. Ja mówiłem, że nie, ja faktycznie chodzę tak na boks raz w tygodniu. Nadal? Nadal. Pozdrawiam tutaj wszystkich z Akademii Walki, panów Skrzyczów i Tomka Kosteckiego, który jest moim trenerem. Przepraszam, bo ja tu mam bardzo ważne pytanie od mojej pani realizator. Ja pozwolę sobie je zadać jeszcze. Czy będzie, jak to było, refundowana, tak? Czy będzie refundowana chirurgia plastyczna? Jest refundowana, poważna chirurgia plastyczna oczywiście jest refundowana. To jest bardzo poważny problem niektórych kobiet, które chciałyby na przykład sobie zmienić biust, jak słyszę. No jeżeli mamy w tej chwili akurat bardzo dobre pytanie a propos onkologii. Kobiet, które mają mutację genu braka i potrzebują amputacji piersi profilaktycznej, no to powinno być... Chodzi o to, że koleżanka chciałaby, jak rozumiem dobrze, chciałaby sobie poprawić urodę, a nie dlatego, chirurgii estetycznej poza chorobowymi przypadkami, gdzie na przykład powinniśmy twarz zrekonstruować, nie refundujemy. Pani Karolino, złe wiadomości dla pani. W związku z tym, panie ministrze, no jakby to panu powiedzieć, no nie sprawdził się pan. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Do widzenia.